Paweł Habrat. Panie trenerze, współpracuje pan z Zagłębiem już od kilkunastu dni. Był pan w Holandii, teraz w Opalenicy. Nad czym pracujecie z zawodnikami? No właśnie, to bardzo dobre pytanie, bo ono stanowi przedmiot tego, co robimy wewnątrz z zespołem. Jest to oczywiście objęte w pewien sposób tajemnicą, więc nie mogę zdradzać wszystkiego, ale najogólniej mówiąc, Holandia to było takie miejsce, w którym skupiliśmy się na integracji zespołu i z drugiej strony na budowaniu spójności zespołu, a więc tego, żeby ten zespół dobrze się rozumiał, komunikował się z sobą, jednocześnie, żeby znał swoje oczekiwania, no i przede wszystkim, żeby ten czas był spędzony na tym, żeby zawodnicy zrozumieli, jak ważnym elementem jest właśnie psychika w grze, jaką jest piłka nożna. No, z całą pewnością psychologia sportu jakby opiera się na tym, że dotyczy tego, co dzieje się w grze, na boisku i właśnie te elementy są tymi, nad którymi pracujemy. Ale często powtarzam zawodnikom, że oczywiście to, co dzieje się w ich głowach, cała sfera życia osobistego również ma wpływ na to, co dzieje się na boisku. Jest to bardzo ważne, bo to, z jakim nastawieniem wchodzimy na boisko, no, decyduje później o tym, jak wykonujemy właśnie nie tylko zadania taktyczne, ale również techniczne. To wszystko jest jakby całość i warto dlatego na tym się skupić. No właśnie, wielu piłkarzy, tak przypatrując się z boku, często czyta różne książki, takie dotyczące motywacji, polepszenia swojej samooceny. Jak to wygląda wśród naszych piłkarzy? No, również jestem zaskoczony, ponieważ wielu zawodników podchodzi i mówi, że właśnie czytają książkę taką, prawda, właśnie która jest może książką popularną, naukową, ale z zakresu psychologii. Idąc dalej, postanowiłem również rozdać im książkę Pod presją, którą tutaj wraz z Jerzym Dudkiem napisałem i gdzieś tam ta książka również pokazuje taki, no, w prosty sposób, jak cała sfera różnych rzeczy wpływa na grę na boisku i myślę, że to bardzo ważne, żeby również docierać tymi różnymi kanałami, a więc nie tylko podczas spotkań, nie tylko właśnie w rozmowach gdzieś w szatni, ale również wypełniać ten czas wolny, gdzie zawodnicy mogą się gdzieś tam odprężać, relaksować, a jednocześnie spędzić ten czas z pożytkiem. Jak zawodnicy mają reagować w sytuacji stresowych? Co muszą wykonywać na boisku? Mówimy tutaj o tym, że bardzo ważne są takie trzy składowe, a więc nasze nastawienie, z którym wychodzimy na boisko, odpowiedź na wszystko, co dzieje się na boisku, a więc nasze reakcje, choćby na właśnie decyzję sędziego, na zdobycie czy stratę bramki, ale również elementy związane z takim właśnie nastawieniem, zaangażowaniem, czyli cechami wolicjonalnymi, żeby one również były na najwyższym poziomie. Bardzo ważne jest to, ponieważ znowu w przeciwieństwie do innych treningów, te treningi trzeba powtarzać. Zawodnicy przychodzą z różnym nastawieniem, prawda, które również gdzieś tam się modeluje razem z grupą. To ważne, żeby mieli świadomość tego, że te trzy elementy są składową pewnej całości. Więc to są rzeczy, którymi zajmujemy się na sam początek. Później dokładamy rzeczy, które będą związane z, no oczywiście z innymi elementami, ale te stanowią taką podstawę, pewien fundament. Thank you.